Cześć, witajcie w naszym pierwszym odcinku. Cześć, witajcie w naszym pierwszym odcinku. To nie książka. To nie książka. To nie książka. To nie jest książka. To nie jest książka. To nie jest książka. To jest nie książka. To jest nie książka. Nasze odcinki nie będą polegały tylko na tym, że będziemy niszczyć książkę, znaczy robić zadania z tej książki. Nie! Tylko będą też różne inne zadania, challenge i takie tam. Możecie w komentarzach pisać, jaką stronę mamy zrobić. No oraz Ole! Po każdym odcinku piszcie. No właściwie boję. Po każdym odcinku piszcie, jaką stronę mamy wybrać. Bo w dzisiejszym odcinku nie miałyśmy wyboru, musiałyśmy same wybrać. Więc... No więc robimy jakiekolwiek strony. I 10 odcinków będzie polegało na tonie książce, a 10 kolejnych będzie na zniszczyć ten dziennik. A potem możecie napisać, jakie chcecie challenge. No właśnie. Na przykład przez 10 odcinków będziemy rozbijać sobie jajko na głowę. Nie przez 10. No bo było jajko, kolejny odcinek, jajko, kolejny odcinek, jajko. Jajko, 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 jajko. I to nie są jajka, prawda? No nie. Pasztecik! Nie wiedziałam, że ty na serio zrobisz, ale... Pierwsze zadanie. Magia is frozen! To jest wybór. Wybierz numer pomiędzy 1 a 221. Otwórz tę stronę. Przewróć o 5 stron do przodu. Jeśli to niemożliwe, przewróć o 5 stron do tyłu. Cokolwiek jest na tej stronie, wykonaj natychmiast. Okej, to Jay będzie wymyślała. A właśnie, bo my się nie przedstawiłyśmy. Ja jestem Kay, ona jest Jay. No więc Jay teraz wybiera. Od 1 do 221! Więc 121! 121? Tak, 121. To szukamy strony. Mamy już 121, teraz 5 stron do przodu czy do tyłu? Do przodu. Okej. Okay. 1, 2. Wszyscy wiemy, że umiemy, 3, że umiesz liczyć. 4, 5. Ona wybrała, znaczy jest strona taka i to jest występ. Wybierz opcję. Wybierz tekst, który naprawdę lubisz. Czytaj na głos tak, aby wszyscy słyszeli. Lub narysuj wielkie koło w miejscu publicznym, pokoloruj. Okej, to które zadanie wybierasz? Koło. Okej, to ja już ci daję. Wszyscy dookoła, chodź! Co? Co ja śpiewam? Nie mamy miejsca publicznego, ale mam nadzieję, że uznacie drzewa jako publikę. Bo też są żywe. No właśnie. Drzewa są żywe! Nie wierzycie mi? Rysuję koło. A Karolina, umieszcz kartkę. Co nagrywasz? Wśród drzew jesteśmy! Rozumiecie? No więc rysuję. Koła! Nie widać, Jola. Widać! Rysuję koło. To wygląda jak Polska. Nasza. Okej, okay, tylko... Teraz jeszcze musi je pokolorować. Mamy tylko jeden kolor. Szary. Jay wykazała się talentem artystycznym. Tak. O, sprawdź. Oto moje koło. Podziwiajcie drzewa! Podziwiajcie! Jestem w miejscu publicznym, gdzie jest dużo drzew! Juhu! Mogę to podrzeć? Nie, bo to jest nasze zadanie w stronie książki. Okej, okay, to odleci, okej? Okay? Okej. Okay. Leć! Dobra, nie wiem, poleci. Dobra, mamy lekki problem! Nie mamy dobrego sprzętu. No właśnie. Kolejne zadanie z tonie książki! To są łupy zbieracza. Lista rzeczy, które musisz znaleźć. Łupimy nasion. Definicja nieznanego słowa. Nierozwiązana zagadka. Tajny kod. Stwierdzenie naukowe.
coś czerwonego. Coś, co było żywe. Mapa. Przypis lub odnośnik. Coś zgubionego. Kawałek nitki. Fragment biletu. Coś z elementem kółka. Palindrom. Kawałek papieru toaletowego. Niezużywany. Co? My się właśnie będziemy wyłamywać, bo na wolnym terenie i na naszej działce nie było żadnych łupin. Ani nic z tej listy. No właśnie, włamujemy do końca działki. Z czego widzimy też... Z czego widzimy, u nich też nie ma jakiejś za dobrej działki. No właśnie, więc... Dobra, więc poszukujemy rzeczy z listy na czyjejś działce. Widzę łupin! Ale ja... Łupina! Co to jest? Dobra, mam łupinę, tylko wam nie pokażę, bo... Dobra! Teraz szukamy definicji nieznanego słowa z listy. To nie książka. Pójdziemy się zapytać gospodarzy. Drugie zadanie. Definicja nieznanego słowa. Kurde, ktoś... Dobra, podchodzimy. Proszę pana. Przepraszam, jaka pana. Jest definicja? Jaka jest definicja? Dalej mi jest ten kutwoty, nic. Uciekajmy! Właściciel był bardzo niegościnny. Więc już stwierdziliśmy, że tam nie idziemy. To było tam. O, weź skrzynkę, idę tam. Strasznie opuszczony, lecz nieopuszczony dom. Dobra, teraz coś czerwonego. Tak. Musimy podejść do ich bramy, bo tam jest... Dobra. Coś czerwonego, czyli brama. Do dom. Czerwona brama. Znaczy, patrz. Dziennik. Znaleźliśmy dziwną kartę. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy, co mamy znaleźć. No, co? Coś zgubionego, no to... To jest taka strasznie dziwna kartka. No właśnie, ciekawe skąd ona się tu wzięła. Jest narysowane... Jakieś kółko. No właśnie. Jakieś brzydkie. No w ogóle... właśnie. Oto ta rzecz. Jeśli ją widzicie... Chyba ją ktoś zgubił. No właśnie. Kolejna strona. To nie książki. To jest ogród myśli. Krąży pogłoska, że jeśli zasiejesz nasiona, pomysły, w ziemi, zakiełkują i zmaterializują się w prawdziwym świecie. Wysiej tutaj swoje pomysły. Okej, ja tutaj nie widzę żadnych myśli, no, tak nie można. No to był już koniec pierwszego odcinku. Właśnie. Piszcie, co mamy zrobić w drugim. W sensie, jakie strony mamy wypełnić. Właśnie. Piszcie tak 3 strony, 4. Piszcie 4 strony, na przykład, nie wiem, 22, 33, 44. I 80! No coś w tym stylu, wiecie, jakieś. A teraz ktoś w komentarzu napisze te strony, które powiedziałyśmy. Tak lejaj, prawda? Ktoś tak napisze, chociaż my nie wiemy, jakie to strony. No to do widzenia, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie tutaj. Lajkujcie tutaj. No i to chyba wszystko, więc... Pa!